Dobry. Czekamy, aż mi się schłodzi w aucie trochę. Oczywiście najpierw sobie otworzyłem szyby, żeby cały ten syf z klimy wydmuchało, a teraz muszę sobie schłodzić, bo jest dzisiaj niesamowicie gorąco. 32 stopnia. No i ogólnie jakoś tak bez energii, ale trzeba się ruszyć, coś w końcu potrenować, bo nie trenowałem nic, wierzcie mi. Nie nagrywałem nic, nie chciało mi się kompletnie nic. Ale doszedłem dzisiaj do wniosku, jak znowu przespałem pół dnia, że kurwa chłopie, coś trzeba zrobić, bo jak już sam wiem, że jest źle, to jednak trzeba ruszyć dupę. Ale to nic, dobra, ja sobie zrobię dzisiaj trening, a motoryzacyjnie porównamy sobie dzisiaj Dodge Magnum, czyli bliźniaczy samochód do Chryslera 300C. Co to za... Bliźniaczy samochód do Chryslera 300C w Touringu oczywiście. Jakie są różnice w środku? Z tego co wiem, jest on coś tam dłubnięty jako wolno ssak, ma też zmieniony stopień sprężania. Ale czy to jest prawda? Właściciel w sumie też sam nie wie, bo dostał go tak ze Stanów, go kupił. No ale w warsztacie jakimś tam mu powiedzieli. Resztę sobie omówimy już dalej. No ale co tam u Krysi? Doszedł nam zegar do ładowania. Działają zegary pozostałe. Temperatura, będzie tylko przeniesiony czujnik do skrzyni. Ciśnienie zostaje i doładowanie do niecałego pół bara dochodzi, ale z tym też będziemy za niedługo działać. Ej, kiedyś hity miały takie coś, za to się ciągnęło, żeby otworzyć. Teraz tego nie widzę. O Jezu, trzeba sobie radzić. Masakra, jest tak ciepło, że nawet miło klimy mi się nie chce, nie? Dobra, pokrótce co było zrobione w Krysi. No zrobiłem ten, zaklinowałem to koło pasowe, zwałem. Nawet mi się to tuleja udała w miarę, wyszło to, czy w miarę, nie no, wyszło równie, pracuje bardzo ładnie. Jedyny problem to jest w czym, zaraz wam pokażę. Problem polega na tym, że kółko kompresora, ono ślizga. Na amerykańskich forach nazywali to jakimś split coś tam i sobie popiskuje. Natomiast no, koła mamy zmienione, wiadomo, tam jeszcze tylko jeden od pompy wody mi został. Są koła ProGrip i GripTech do niego. To jest 3,7 cala, będę wkładał 3,2 cala, ale to później. Stroić też będę w sumie zdalnie, też wam to zaraz opowiem. No ale takie koło kosztuje $190 plus cło, plus wysyłka za samo jedno kółko. Trochę dużo, więc jeszcze sobie krycha poczeka. No i jest filtr powietrza. Tu jestem w trakcie przygotowywania wlotu, będziemy to oczywiście mierzyć, a tutaj jest patent ze Stanów, czyli tak zwany Cold Air Hood. Jeszcze go nie zakładam, bo chcę zobaczyć, oczywiście zakładałem na próbę, ale nie zakładam, bo to wszystko trzeba, jak wiadomo, wystroić. Każdą zmianę trzeba ładnie wystroić, a dopiero będę miał dostęp do kabla i danych, żeby wszystko wysyłać. Czyli coś na takiej zasadzie, że ja dostaję kabel. Zrzucam przez kabel na komputer do programu cały plik z danymi od krychy, jak się zachowuje. Wysyłam Przemkowi, Przemek mi to tam konfiguruje i wrzucam z powrotem, czyli strojenie zdalne. Nie będę musiał przez to jeździć cały czas za każdym razem, kiedy będę czegoś dodawał nowego. Oczywiście jak będzie kołko o pół cala mniejsze, no to już trzeba będzie wystroić tam u niego, ale do tego jeszcze mamy czas. Dobra, myśmy już odbyli małą przejażdżkę, pozamienialiśmy się kierownicami. I co mogę rzec? Cywil, a to w środku jest taki brudny skurwiel, barbarzyńca, niewygodna, drzemorne, a ten taki cywil, który sobie w miarę fajnie zapierdala. Natomiast co do modyfikacji, tak jak mówiłem, właściwie sam do końca nie wie, co było tutaj robione w Stanach, ale na pewno coś jest dłubnięte. Stopień sprężania prawdopodobnie jest wyższy, ale też dopiero to pomierzy i wtedy będę wiedział. Koła widzę seryjne osiemnastki, nie? Seryjne osiemnastki, tył napęd. No, tylko, no, nie, tył napęd, zobaczymy, no czym to się różni głównie, różni się przodem i to by kurwa było chyba na tyle, no, ale chodzi mi z zewnątrz. Zewnątrz? Z zewnątrz jest tylko przód, no ja nie mam relingów, ale bo ja ściągnąłem relingi. A zobaczymy z dupy, od dupy strony. Ale wydech masz też zmieniony, widzę końcówki. Same końcówki? Nie, no, środek jest też sporo robiony. A idę tam, idę tam, idę ale tam. Nie, no, jest seryjny założony, wiesz?
Aha. Jest seryjny, ale przez środek są rury pociągnięte. Ponawiertane, wiesz? Aha. Jakby było trochę głośniej, ale nie na pewno. A, żeby, cywilnie nadal, żeby było. No. Bagażnik? Czekaj. No, u mnie też zresztą. U mnie też burdel. No, ja widzę, że tak samo. Tak jak i u mnie. Ej, to jest dramat. No kurwa, teraz go myłem i zaś chodzi takie gówno. Co to ma być? Nie palcy. Co to ma być? Dobra, środeczek. Czym się różni? Najpierw sobie to ogramy, potem sobie omówimy, bo tak. Bo teraz nie jestem w stanie spamiętać. Też nie masz automatycznego wyłączenia świateł. Nie? Czego? Automatu w światłach tam nie masz. Ja też nie mam. Nie, ale sam się włączają. Masz zrobione. No to ja też mam zrobione, że mi się właśnie te ringi zaświecają. No u ciebie seryjne radyjko. Ale tak to jakichś dużych różnic, no tam jest bardziej dodżowato, nie? No i nie masz czachy. Czacha jest zajebista, nie? Tam jest tak bardziej spartańsko, dodżowato trochę, nie? Dodge, pamiętam jak jeździłem chargerem. To takie spartańskie były bardzo. Kto ci to dokładał? A świeci to? Świeci naprawdę? O kurwa. No ja wiem, ale to dla mnie to tak do nowszych aut by pasowało, chociaż co kto lubi? Co? No zegary się różnią, kierownica jest wylał to samo. Chyba nie. Chociaż, no tak, to jest ta sama, ja mam chyba zrobione tylko uchwyty tu. Przełącznik podobny, pokrętło to samo. Deska, nie? Tutaj, tym się różni. Okrągło, no, tam jest okrągła taka. I ty masz to miejsce na zegary u góry, tam nie wiem, czy miałeś półka przed tym, czy nie? A gdzie? U góry, tam masz te zegary dodatkowe. Czy dodatkowe? Nie, nie miałem półki. Nie, nie, tak jak jest. Czyli tak. A tu? Daj, żeby się... No tu jest inaczej, no jest to inaczej zrobione. Jest to inaczej. No ale skrzynię masz też naga, widzę. Też pięciostopniowy. Nak, tu jest wszystko to samo. A, uchwyt na kubki, ty nie masz zamykanego, ja mam to zamykanie takie. No i tu jest to samo w sumie. Czyli, tak jak mówią, bliźniaczy model. A, i ty masz gaz tu. A wiesz gdzie ja mam, widziałeś? Panie kolego. Skitrany tutaj. Żeby nie było, że biedak jebany. O, o, ktoś tam hałasuje wydechem. Golf 3 na przelocie. Golf 3. Nie, Honda Civic Tiber. Albo tylko zrobiona na Tibera. Fiesta była. Fiesta? RC. Dobra, idę do tyłu, odpal go. Ładnie, całkiem fajnie, tak cywilnie, ale naprawdę ładnie to brzmi. Grzegorz, krycha. Grzegorz, otwarte. Daj. A otwarty? Jest otwarta. Popcornem! I teraz, dawaj! Ale wali. Dobra! No to cywilne auto nie jest, no zdecydowanie. To jest auto na przypale, a to jest auto cywilne. Ale fajnie, wygodnie. Czułeś różnicę w zawieszeniu między swoim a tym moim? Twardy jest, no jest twardy. Musiałem go usztywnić, bo on to kładł się w zakrętach strasznie. Nie żałujesz, to jest. No ja tu też mam kombi rodzinne przecież. Ale fajna autka. Z pozoru. Bliźniacze modele. Fajnie. Hamulce też widzę jak u mnie.
kiepskie. Założone, no ale to i tak nie są za mocne. 320 tu powinny być, nie, to w ogóle nie jest. No ja mam 345, też masz 345? Tak, ma tu w dwóch, bo oryginalnie jest na jednym, nie? W Dodge'u? Jest w Magnumie na jednym? O ja pierdolę, do takiej budy ciężkiej? No to nie, no to u mnie są dwa tłoki, ja i tak uważam, że to jest za mało, teraz będę dawał przewody do tego, dawał okute, nie? W sensie kute przewody hamulcowe. Dobrze. Ty, już zapomniałem, że taki pojemniczek to jest faktycznie, bo tam jest inny, no. Ale mały ten stożek, można by było wdupić większy. No ale jest, no jakaś tam jest osłona, tędy się może z kolektora dostawać chujową ciepło, nie? Szybko tego plastiku, wiesz, chcę też kupić to całe oryginalnie, jak to jest. O, to jest KN na 1500 razy z tyłu, oni są pojebani. Mówiłem, że się to panią puści. Oni są pojebani. A, widzę też jak u mnie. I w tym samym miejscu montaż, kurwa. Nie mogę tego dobrze. No to nie, to patrzymy, ale też briefer jest w tym samym miejscu. Ogólnie miejsca jest w ciul, nie? Się wydaje. Niby tak. A tu potem dochodzi jeden głupi kompresor i jest ciasno. I jest ciasno. Ja coś tu mam, ty coś tu. Ja pierdolę, tu jest gorąco. Ale mamy też kurwa 33 stopnie, 4, nie? Masakra. Zauważyłem. U mnie to jest takie, niby próbuję imitować kubełek, bardziej miękkie i mamy pionowe pasy. Tutaj ta skóra jest, skóra, wykończenie w środku jest sztywniejsze po prostu. Środek jest bardziej wysunięty, no i mniej, powiedzmy, przytula kierowcę. Po Fahrenheit. 142 Fahrenheita w dolocie. 130. 130. Ile to jest na Celsjusza? No tak, ale teraz go nie chłodzi intercooler, nie? 123 Fahrenheita. To tak nie jest źle. 125 Fahrenheitów. No i jak jedzie, to ma chłodniej, no bo wiadomo, przez intercooler przelatuje, nie? Teraz muszę przeliczyć na Celsjusze.